Powiem tak, na pewno przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty, nie udało nam się. Z gry na pewno jestem niezadowolony, bo co innego mówiliśmy sobie w szatni, co innego sobie zakładaliśmy, a co innego było na boisku. Na pewno Puszcza była od nas zdecydowanie dzisiaj w lepszej dyspozycji. My nie potrafiliśmy się na ich tą krótką, kombinacyjną grę, zwłaszcza pod naszą szesnastką, czy na naszej połowie, się przeciwstawić, a wiedzieliśmy to, że to jest dobra broń Puszczy. Troszeczkę żałuję, że chłopacy wyszli na tym mecz tak, oby się odbył, no tak nie może być, bo tak jak powiedziałem, walczymy o te punkty w każdym meczu i na pewno, tak mówię, z większą determinacją i z większą wolą walki i z sercem powinniśmy wychodzić i zostawiać to na boisku. Dla nas się skończył sezon. Tak jak mówię, cieszymy się z tej dobrej pasy, która była do tego meczu, z tych punktów, które zrobiliśmy na jesień. I teraz czeka nas ciężka praca, żeby na wiosnę grać jeszcze lepiej, niż graliśmy do tej pory. Dziękuję bardzo. To dziękuję bardzo Marcinowi i proszę o ocenę meczu trenera Puszczy Dariusza Wójtowicza. Zacznę od tego, że chciałem podziękować przede wszystkim zarządowi klubu za stworzenie fantastycznych, jak na tą ligę, możliwości i warunków tutaj do tego, żeby ten zespół egzystował. Wszystkim zawodnikom za postawę w tej rundzie, bo runda dla nas szczęśliwie, uważam, na dobrym miejscu i z dobrą ilością punktów, jak na zespół Puszczy Niepołomice. Zakończyliśmy ten sezon, wydaje się, udanym meczem. Mieliśmy naprawdę wiele szacunku do zespołu RS-owi. Marcin zrobił w ciągu krótkiego okresu fantastyczną robotę z tym zespołem. Zagrali fenomenalnie w ostatnim meczu i obawialiśmy się tego, ale byliśmy naprawdę zdeterminowani, byliśmy bardzo zmobilizowani do tego, aby osiągnąć dzisiaj sukces. W końcu udało się przeskoczyć, co nam się nie udawało w kilku poprzednich kolejkach, gdzie mieliśmy szansę przeskoczyć parę zespołów. Zawsze czegoś brakowało, to remis, to nie ten. Dzisiaj się to udało, jestem zadowolony absolutnie dzisiaj z postawy zawodników wszystkich. Generalnie było słabo punktów, zagraliśmy chyba najlepszy mecz w tej rundzie, bo taki trzeba było zagrać, żeby dzisiaj być, powiem nieskromnie, lepszym zespołem od RS-owi. Chyba zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Tak jak tutaj Marcin już wspominał, no teraz jest przerwa, trochę urlopów, trochę wypoczynku, ale później czeka nas ogromnie dużo jeszcze pracy, trochę wzmocnień tego zespołu i myślę, że najważniejsze, że ten zespół z każdym meczem robi postęp, bo to tak gdzieś zakładałem, że będzie nabierał doświadczenia, ci chłopcy młodzi będą się odgrywali. Dzisiaj pokazali naprawdę z trudnym zespołem, że też potrafią fajnie grać w piłkę, nie tylko skutecznie, ale jeszcze fajnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję trenerowi Dariuszowi Wójtowiczowi. I teraz wprowadziłem taki cykl, ja wprowadziłem, widziane z boiska i proszę o zabranie głosu, jak to było widziane z bramki, kapitana drużyny RS-owi Marcina Pietrykę. Na pewno chcieliśmy wygrać ten mecz ostatni, można powiedzieć już w drugiej rundzie, ale ostatni w zimie i przed zimą i nie tak zakładaliśmy sobie jadąc do Puszczy, ale no, drużyna Puszczy była lepsza, tak jak to trenerzy powiedzieli i moim zdaniem zasłużenie wygrała. Dwa głupie błędy, no przede wszystkim błędy w środku pola, gdzie tracimy piłki i drużyna Puszczy groźnie kontraktowała i tak naprawdę po jednej z tych piłek, tych prostopadłych piłek, po prostu dłużej padła pierwsza bramka dwóch zawodników drużyny Puszczy, wchodziło praktycznie na dośrodkowanie i później druga bramka, jedna po drugiej można powiedzieć, gdzie podłamała nam troszkę skrzydła, dużo błędów w obronie przede wszystkim. Szkoda tej rundy, szkoda tej pasy, którą mieliśmy wcześniej, bo cieszy jedynie to, że tracimy mało bramek, chociaż no, pierwszy raz straciliśmy dwie bramki w jednym meczu, straciliśmy w całej rundzie praktycznie 11 i z tego też należy się cieszyć, chociaż no wiadomo, chcieliśmy ten mecz wygrać, ale przydał. To dziękuję bardzo i teraz proszę zdobyć pierwszej bramki, w sumie znowu ich 5 w rundzie jesiennej.
gra pierwszą rundę Barwa w Puszczy, pozyskany z Danitu, tak? Tak. Marek pierwszy Bizie. Raz na tym poziomie rozrywkowym. Tak, pierwszy raz gra na poziomie rozrywkowym drugiej ligi. To prosimy o ocenę dzisiejszego meczu i tak twoim zdaniem, jaka to była runda? No, myślę, że niezła runda dla Puszczy. Dzisiejszy mecz, dobrze weszliśmy w ten mecz przede wszystkim. Mieliśmy kilka dobrych sytuacji w pierwszej połowie. Już moim zdaniem w pierwszej połowie powinniśmy prowadzić 1-2-0, co by nam na drugą połowę pozwoliło wyjść spokojnie, no ale tak się mecz ułożył, że nie udało nam się strzelić tej bramki. Później w drugiej połowie dobrze weszliśmy na drugą połowę, strzeliśmy jedną, drugą. To ewidentnie podłamało Resowie i do końca meczu kontrolowaliśmy przebieg spotkania. No, dziękuję bardzo i prosimy o pytanie do trenerów i do zawodników. Jakby do trenera Witowicza pytanie mam. Czwarte miejsce, co dalej w takim razie? Bo udało mi się, to jest chyba najwyższe miejsce wasze teraz w rundzie. Na sam koniec przeskoczyliście rywala, a mówi o wzmocnieniach. Tak, no, będziemy ten zespół sukcesywnie wzmacniać. Ta praca moja, mam nadzieję, że tu jest długofalowa, chociaż różnie w tym zawodzie trenerskim jest. Zbudowaliśmy w krótkim odstępie czasu, wydaje mi się, fajną ekipę młodych, żądnych sukcesów zawodników, ale potrzeba zawsze troszeczkę świeżej krwi i tą krew będziemy chcieli tutaj zaordynować zespołowi. Natomiast co do celów, nie będziemy ich określać dalekosiężnie. Myślę, że będziemy starać się w następnej rundzie po prostu grać w każdym meczu o 3 punkty. Ani nie patrząc na to, co mamy teraz komfortową sytuację, tak? Nie patrząc na to, że musimy za wszelką cenę coś zrobić, a jednocześnie mamy tą bezpieczną taką te granie przed, na razie przynajmniej przed strefą spadkową. Także to jest istotne dla tego zespołu i w tym kierunku będziemy szli. Na pewno rozmawialiśmy z zarządem i zarząd bardzo przychylnie się ustosunkował do możliwości, do koncepcji budowania przyszłości tego zespołu. Są tutaj możliwości, jest grupa oddanych ludzi, którzy swoją zaangażowaniem i tutaj widać na każdym kroku chcą coś zrobić i będziemy walczyć w każdym spotkaniu 3 punkty. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Dziękuję, proszę bardzo o kolejne pytanie. Marek. To był ten gol, ten w ogóle jestem dzisiaj, to zwiększenie twojej dobrej rundy. Jesteś chyba najlepszy szczytem Puszczy, czyli ten przeskok z trzeciej do drugiej ligi, no nie był tak duży, tak? Tak, wydaje mi się, że trochę więcej siłowy z futboli, bardziej jest poukładana gra w trzeciej lidze, jest dużo więcej miejsca. Udało się strzelić te 5 bramek, ale wydaje mi się, że poziom jest dużo wyższy niż w trzeciej lidze. Proszę bardzo, pytaj jeszcze. No i objawiam jeszcze do Marcina. Marcin, a co zrobiłeś, no, jak to się mówi, przyjąłeś zespół, sytuację może być mało ciekawiej, tak? I uważasz, że zespół zrobił postęp po twoim kierunku? To znaczy, na pewno postęp jakiś był, przede wszystkim ja chcę, żeby zespół grał moją piłkę, to co ja chcę, żeby grał i do tego dążymy. No i uważam, że runda ani dla nas nie była udana, ale też nie była dla nas zła. Jesteśmy... Ale finisz bardzo dobry. No, na pewno, ale tak jak mówię, no, na pewno jakieś oczekiwania były przed tą rundą większe. Uważam, że ten zespół stać na to miejsce, które ma i teraz trzeba wszystko zrobić, żeby ten zespół wzmocnić po to, żeby tak będzie na wiosnę grał jeszcze lepiej. To dziękuję bardzo. Są pytania? Jeżeli...